na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej, tych, których mamy szansę spotkać i przytulić serce do serca. I rajd katyński to są ci ludzie, którzy jadą w tym rajdzie, bo my jesteśmy swoistą wspólnotą. I dlatego to jest coś niebywałego, bo to jest tak mocne i tak słabe. Ale też rajd katyński to jest absolutny dowód na istnienie Pana Boga. Bo bez opieki i opatrzności Bożej taki projekt naprawdę by się nie powiódł. I jeszcze raz ogromny Bóg zapłać za Waszą obecność. I jedna informacja, podawałam już, część rajdowców słyszało, ale ponieważ dzisiaj modliliśmy się też za naszego komandora, to powiem, że dwa dni temu narodził się prawnuk Wiktora, Dominik Ambroży. I to jest tak, że jak jest rodzina, rodzina polska, która ma pewną misję, to poprzednia prawnuczka, to znaczy, bo teraz już Wiktor ma dwoje prawnuków. Pierwsza była prawnuczka Izabela, a drugi jest Dominik Ambroży. Prawnuczka urodziła się, jak byliśmy rajdem w Katyniu. 16, to było 16 sierpnia, dwa lata temu. Teraz, kiedy byliśmy w Żytomierzu i przytulaliśmy się z Polakami, też w konkretną, ważną datę dla Polski, 15 sierpnia urodził się prawnuk Wiktora, więc no, nieodrodny rzeczywiście członek tej rodziny i następca komandora, człowieka, dla którego sprawa polska była niezwykle istotna. Nawet jeżeli przebywał bardzo, bardzo długo na obczyźnie, bo był na emigracji około 30 lat, to każdy dzień Wiktora to była Polska. I do tej Polski wrócił, wrócił między innymi po to, żeby zrobić rajd katyński i zrobił wiele innych niesamowitych rzeczy, bo też był twórcą zlotu motocyklowego na Jasnej Górze. I teraz, proszę Państwa, mało kto wie, ale tam potrafi przyjechać 60 tysięcy osób tylko po to, żeby się pomodlić podczas mszy świętej i zawierzyć swoje życie Maryi na kolejny sezon. Motocykliści, dusze rogate, ludzie niepokorni, trudni do okiełznania, ale wiedzą, jaka jest ich droga i od czego się powinna zaczynać. I to rozpoczął Wiktor. I w takich momentach widać naprawdę wielkość tego człowieka, tego też to, jak nas zapalił, jak pociągnął na kresy, jak nas w nich rozkochał. Więc staramy się być godnymi tej misji i ją kontynuować. I dlatego też powracamy tu i chcemy powracać, chcemy się z Wami spotykać i chcemy nieść pamięć. Nasze przesłanie to pokój, wybaczenie, ale ponad wszystko pamięć i przekazywanie tego następnym pokoleniom, żebyśmy wiedząc, skąd przychodzimy, umieli wybrać właściwie drogę, dokąd będziemy zmierzać. Także jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Jeszcze również, drodzy bracia i siostry i drodzy Państwo, jeszcze jeden aplauz dla Pana Boga za to, że powstrzymał niebo od deszczu i że pogoda pozwala nam tutaj właśnie spotkać się i spokojnie właśnie trwać i być z tym pojednaniem. I przyjmijcie na zakończenie tej naszej wspólnej modlitwy błogosławieństwo Boże. Pan z Wami.
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my się cała obca przemodzieła, szarną obierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączę się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Marnem, będzie Moratami, dał na przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, w ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem.
Już tam ojciec do swej basi mówi zapłakany. Słuchaj jedno, bo nasi biją w tarabany. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz nasz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem.